bardzo, czekajcie, muszę poprzypinać tu ludzi. Wowa, diakuju, czekajcie, obserwujcie, kochani, Wowę. 1273 obserwacje ma Wowa. Słonko, zrób henne. Daisy, wiesz co ja ci, kochana, powiem? Że ja henne robiłam, ale ja raz zrobiłam tak, że jak ja się tu pokazałam na live, to ludzie myśleli, że ja jeszcze tej henny nie zmyłam. A ona już była zmyta, nie? Tylko właśnie zależy, kurde, od firmy, bo czasami ją nałożę na pół godziny, jest napisane na 5 minut, nie? Ale nałożę na pół godziny, czy nawet na dłużej, ja potrafię henne 2 godziny trzymać na brwiach. I jak zmyję, to jest okej. Dopiero wtedy mam zafarbowane te włoski. Bo zazwyczaj jest tak, że w ogóle mi nie farbują, a wtedy pamiętam, no Miron też pamięta, było tak, że ja, kurczę, wiecie, nowy produkt wzięłam z innej firmy, było 5 minut, ale ja to nałożyłam normalnie, no, na godzinę, 2, już nie pamiętam. I kurde, próbowałam zmyć, bo się w ogóle nie zmyło. No. Cześć, filter jest. No Danielu, powiem ci, że no jak ma nie być? Oczywiście, że jest, no. Dzień jak co dzień. Lokirs, dziękuję za obserwację. Mówisz Daisy? Muszę, bo kurde mi w ogóle te włoski się nie farbują. Mam od tych hen, no. Muszę to jakoś, kurde. Muszę to, potem trzymam to 2 godziny i tego w ogóle nie robię, bo mi się nie chce z tym 2 godziny siedzieć, ani wyjść, ani nic. I 2 godziny stracone. Zanim to nałożę, jeszcze równo, żebym nie miała, kurde, zygzaków porobionych. To jest jedna sprawa, a to potem trzymaj to 2 godziny. Znam to, mnie tak kosmetyczka z salonu wypościła. Ludzie patrzyli, myślę, zazdro, jadę do domu, a tam masakra Daisy, no powiem ci, że ja miałam, kurczę, podobnie, w sensie... do myły, no. Ja się odpalam, a tutaj takie brwi, że hej. Całe szczęście, ja nie muszę się malować, Bimer. Tu bardziej chodzi właśnie o to, żeby nie malować tych brwi, bo już są umalowane, to jest taka farbka. Po prostu farbujesz włoski i wtedy nie musisz ich malować, nie? Ale no mówię, takie wtedy miałam, kurde, te brwi zrobione, jeszcze takie grube mi jakieś wyszły. Stępnienie. Ej, wędkarzu, odezwij się, poczekaj, skrzynka jeszcze była. Jest, wisi. Jest tu. Dobra. Dobra. A nie mogę tego przypiąć, musisz napisać coś innego. Musisz coś innego napisać, bo ten komentarz jest nie do przypięcia. Przez to tapowanie chyba w środku, bo czasami nie daje się. A, jest. Dobra. Dzięki, Megamix. Kochani, łapiemy wędkarza. Wędkarza łapiemy za skrzynkę z monetami. Wędkarz ma 2200 obserwacji. Łapiemy go za skrzynkę, kochani, z monetami. Wędkarza. Addicted to fishing. Tak się nazywa to konto. Łapiemy go. Michaś, dzięki za obserwację. Dziękuję bardzo. Dalej, kochani, jeszcze 1000 polubień i będzie skrzynka z monetami. Ale z tą henną dobrze w sumie, że temat zaczęliśmy, bo nie wiem, kurde, też bym poszła do kosmetyczki, ale powiem wam, że ja mam złe wspomnienia z tych wizyt na brwiach. Co zrobione miałam? Nie było i w ogóle były jakieś takie grafitowe. Albo znowuż ten. No w ogóle ta farbka nie pokrywa. Placki miałam takie łyse na brwiach. O, Matko Święta. Tak, słonko, kup Refectosil, brązowa, nie czarna. Fajna, wchodzi. Nie ruda, co? A tak, Daisy, no. Tak, to też jest to, że czasami, kurde, rude wychodzą. Bo w tym... złotych. I to taka w pędzelku. I to jest akurat fajne. To jest akurat fajne. To jest bardzo wygodne.
bo to tylko odkręcacie, nie musicie tego gdzieś, wiecie, nakładać, robić całego kurczę rytuału, tylko odkręcacie i nakładacie pędzelkiem na brwi. I to jest spoko. Tylko że ta henna jest, jest, wiecie co, po pierwsze za delikatna, bo w ogóle praktycznie nie farbuje, a druga sprawa, pomarańczowe wychodzą te kurcze potem kłaki na tych brwiach. No Basiu, powiem ci, że spoko, tylko też się boję, że albo mi wyjdą za jasne, albo znowu za ciemne. Ja nie robię henny, bo później wyglądam jak debil mała. No to ja raz tak wyglądałam tutaj, kurczę. I jeszcze live'a robiłam. Jeszcze live'a robiłam. Z tego, prawda, wszystkiego. O nie, rude tragedia, no to już, to był pomarańcz po prostu, naprawdę. I powiedziałam, że nie będę tego używać, ale akurat to było wygodne, że to było w takim tym. I tym się nakładało. O, prościej, jak lakier do paznokci, o. Niebieskie Daisy wychodzą? Co ty gadasz? A to ja niebieskich nie widziałam w sumie. Ale powiem wam szczerze, że boję się. Zresztą ile taka przyjemność kosztuje z tymi brwiami? Ja to byłam dawno, już nie wiem ile teraz. Kosztuje ile? 12 zł? Nawet 7. Za 7 zł można kupić hennę. Magda, wróciłaś! Magda, jak się trzymasz? Magda, wszyscy byli przerażeni, że cię nie ma. Ciort z winami! Magda zaginęła. Magda, czy wszystko w porządku? Jakie głupoty. A no wędkarz, sam sobie na to zapracowałeś. Dziękuję za skrzynkę. Skrzynka od wędkarza, kochani, z 20 monet wleciała. Dobra, ja wszypnę jeszcze. Dobra, ostatni raz. Wędkarza i kochani, kończę. Jest 20 po. Ja jeszcze łeb muszę dzisiaj umyć. Musiałam wziąć zimny prysznic, Magda. Właśnie, na ile winów było ostatni screen? Kochana, u mnie henna i regulacja z... Łopanie, to się nie opłaca, to lepiej naprawdę już kupić za 7 zł henny i się uczyć. Cześć, piorun, hej! Tu jest, dobra. Obserwujemy, kochani, wędkarza za skrzynkę z monetami. Czekamy na odbiór monet i będziemy się zbierać. Ja lecę, bo ja muszę jeszcze łeb dzisiaj umyć. A tak czas zasuwa, kurczę, nieubłaganie, że to jest głowa mała. Już jest zaraz pół do 11. A gdzie tu jeszcze, wiecie? Zmywanie makijażu, mycie włosów. Będziemy tak ten szaleć, ale wiesz co, na spoko.